Witajcie kochani, mamy końcówkę lutego, więc to idealny czas, aby wysiać kwiaty jednoroczne, oczywiście tylko część z nich. Dziś mam do pomocy swoją córkę Oliwię. Przygotowaliśmy już nasiona, multipaletki, ziemię, więc zaczynamy siać te piękne kwiaty, które będą cieszyły nasze oko aż do pierwszych przymrozków. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do dalszej części filmiku. Tak jak mówiłam, mamy przygotowaną multipaletkę z pojemniczkami o szerokości 4x4 na 5 cm. Tu mamy nasz mały rozsadnik. Jest to jedna taka foremka uzupełniona ziemią z perlitem. Zarówno w jednej, jak i w drugiej multipaletce użyliśmy tej samej ziemi. Jest to ziemia do siewu i pikowania, wymieszana z perlitem, z czego perlitu mamy 30%. Tak jak Wam kiedyś opowiadałam, perlit ma te właściwości, że częściowo absorbuje wodę. Pozwala on także spulchnić tą ziemię, aby była ona bardziej luźna, aby lepiej rozwijała się bryła korzeniowa, żeby nasza roślinka miała lepszy start na początek. Dodatkowo perlit przez to, że chłonie wodę, kiedy ziemia zaczyna nadmiernie przesychać, oddaje on odrobinę wilgoci roślince, zapewniając jej ciągły dostęp do wilgoci. Przygotowaliśmy sobie znaczniki, oczywiście opisane. Moja córka będzie siała malwę jednoroczną. Wkładamy jej już znaczniczek. Oliwia w tej multipaletce będzie robiła dziurki, w każdej komórce jedną dziurkę na głębokość około 0,5 cm. W takiej dziurce będzie umieszczała nasiona malwy. Więc Oliwka może już zacząć sobie przygotowywać dziurki. My natomiast otwieramy już nasiona malwy. Pokazuję Wam, jak malwa wygląda. Jest to piękna roślina jednoroczna, dość wysoka, więc trzeba brać to pod uwagę, że w ten sposób, Oliwciu, że ona dorasta do 1,70 m. Ma różne piękne kolory. Mamy malwy o kwiatach pełnych i o kwiatach jednoliściennych. Jest to roślina jednoroczna, jednak są również nasiona malwy, które są roślinami wieloletnimi. Takie nasiona będziemy wysiewać w okolicach sierpnia bądź września. I dopiero w następnym roku te rośliny będą kwitły. Siew malwy najlepiej rozpocząć w miesiącu lutym. Już Wam pokazuję, jak wyglądają nasiona tej rośliny. Jak widać, one są naprawdę bardzo duże. Szare, odrobinę pokarbowane. Ja Oliwii przygotuję nasiona, a ona teraz będzie po jednej sztuce takiego nasionka umieszczała w każdej komórce. Proszę, Oliwiu. I po jednym nasionku do każdej dziurki. Ja natomiast zajmę się w chwili obecnej wysiewem innych kwiatów. Zaczniemy sobie wysiew od może goździka ogrodowego. Goździk ogrodowy to chyba jedna z najczęściej spotykanych roślin w polskich ogrodach. My mamy odmianę szabo. Jest to również mieszanka kolorów. Prezentuje się ona w ten sposób. Otwieramy sobie paczkę. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają nasiona. Nasionka są dość drobne, troszkę podobne do cebuli bądź pora. Ja będę sobie pikownikiem robiła delikatny rowek. Jeżeli trafię znowu na kawałki nieprzekompostowanej ziemi, to je oczywiście usuwamy. Robimy sobie dwa takie rowki. Jak Oliwia idzie? Dobrze. Oliwia tam sieje intensywnie. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Musi, nie, Oliwia? Mhm. Ja zaczynam wysiewać pierwszego goździka. Siejemy go niezbyt gęsto. Oczywiście on i tak będzie wymagał przepikowania w późniejszym okresie. Ale na razie czekamy, aż pojawią się pierwsze siewki. Wszystkie rośliny, które dzisiaj wysiewamy, są jednoroczne. Akurat ten goździk ma pełne kwiaty.
jest bardzo mocno pachnący. Kwitnie już od połowy lipca i jego kwitnienie zakańczają dopiero przymrozki. Takie goździki, aby wzeszły, potrzebują temperatury około 20-25 stopni Celsjusza. Zaczynają się pierwsze wschody po około 7-14 dniach. Pod koniec kwietnia lub w maju, kiedy temperatura już bardziej się nam ustabilizuje i nie będziemy mieli przymrozków w nocy, wysadzamy je na miejsca stałe. Mogą one rosnąć praktycznie w każdej glebie. Jedyne ich wymaganie jest takie, aby miały one stały dostęp do wody. Wkładamy sobie pierwszy znacznik do naszego goździka. Wcześniej oczywiście przed sianiem ziemię leciusieńko ugniotłam, żeby odpowiednio można było ją później nawodnić. Oliwia mówi, że zabrakło nam jednej sztuki. Otwieramy więc drugą paczkę. Proszę, Oliwiu, wybierz sobie. Robimy teraz miejsce pod drugą roślinę. Jako drugiego wysiejemy również goździka. Tym razem taki karminowo-czerwony. Bardzo fajny goździk. Mieliśmy go w swoim ogrodzie. Bardzo ładnie się prezentuje zarówno na rabatach, w donicach. Obsadzać możemy nim również skrzynki balkonowe. Jest to roślina, która ma naprawdę bardzo niskie wymagania, jeżeli chodzi o stanowisko, na jakim rośnie. Oczywiście im lepsze warunki zapewnimy naszym kwiatom, tym one odwdzięczą się nam oczywiście piękniejszym kwitnieniem. Teraz dajemy sobie goździk szabo. Oliwia, jeżeli już skończyłaś, możesz nam szukać znaczników. Goździka szabo? Tak, goździka szabo szukamy. Odmiana czerwona. Dajemy sobie kolejny znacznik. Teraz zamykamy sobie tą paczkę nasion, żeby się nam nic nie rozsypało. Oliwia może ją schować do nasionek, które już użyliśmy. A będziemy razem jeszcze wysiewać inne rzeczy. Koło goździka możemy sobie zasiać werbenę ogrodową, również miks kolorów. Problem z miksami jest taki kolorów, że rzadko kiedy wiemy, jakie de facto kwiaty się pojawią. Jedynym chyba, którego ja kojarzę rodzajem rośliny, którą można rozpoznać, jest koleus. Koleusy, jak wydają liście właściwe, od razu wtedy widać, jakiego koloru roślinkę będziemy mieli i możemy sobie wybrać te, które najbardziej nam odpowiadają na rabaty. Goździk miał czarne nasionka, natomiast nasionka werbeny to są takie jakby brązowe patyczki. Również siejemy werbenę. Nie za gęsto, żeby każda roślinka mogła się odpowiednio rozwinąć i mieć miejsce do wzrostu, bo zanim one trafią do pikowania, no troszkę czasu nam minie. Więc zapewnijmy tej roślinie odpowiednie miejsce na wzrost. Werbenę mamy wysianą. Oliwia nam znajdzie metkę od werbeny ogrodowej. A ja będę przygotowywała już miejsce pod kolejny kwiat. Możesz, Oliwiu, wbijać w to miejsce. Tak jak Wam pisałam w opisie, ja staram się swoją rodzinę zarazić swoją pasją ogrodniczą. Wydaje mi się, że jest to fajna pasja, fajne hobby, w którym można się zrealizować, a każdy sezon jest tak różny, że żaden nie jest do siebie podobny. W każdym sezonie mamy inną pogodę, przychodzą niestety różne choroby na rośliny, inaczej kwitną kwiaty, zdobywamy jakieś nowości nasienne, także sezon sezonowi nierówny. Teraz zasiejemy sobie gazanię lśniącą. Tak się prezentuje gazania, również miks kolorów. Wysiewamy gazanie obok naszej werbeny. Gazania ma przepiękne kwiaty. W słońcu prezentują się niesamowicie. Takie malutkie słoneczniki, które są stosunkowo niewysokie.
Gazania ma około 30 cm wielkości, więc nie jest to roślina, która zajmie nam naprawdę jakąś większą bądź wyższą powierzchnię w ogrodzie. Pamiętajmy też o tym, planując wysiew kwiatów, a później ich sadzenie na miejsca stałe, aby zorientować się, jakiej wielkości kwiaty sadzimy. Bo jeżeli posadzimy sobie gazanie za słonecznikiem, za malwą, za miskantami bądź trawami pampasowymi, oczywiste jest, że te rośliny nie będą miały szans na jakikolwiek rozwój, ponieważ te wysokie kwiaty bądź rośliny zabiorą im całe słońce, które do nich powinno docierać. Ja zawsze przygotowuję sobie taki plan, na którym mam zaznaczone rośliny i obok wpisana jest wysokość, na jaką dana roślina rośnie. Ważne jest to z tego względu, żeby rośliny współgrały ze sobą i rosły piętrowo, a nie w sposób taki, gdzie jedna na drugą oddziałuje, ale raczej w negatywny sposób. Całkiem inną rośliną, którą zasadzimy sobie do naszego ogrodu, jest szałwia muszkatałowa. W ten sposób się prezentuje. Szałwia muszkatałowa jest uprawiana również jako roślina ozdobna, pomimo że jest to szałwia. Ze względu na swoje bardzo ciekawe kwiaty. Jest aromatyczna. Jest również rośliną przyprawową i leczniczą, także nie dość, że będziecie mieć piękne kwiaty w ogrodzie, dodatkowo roślina, która na przykład zapobiega infekcjom jamy ustnej, ściąga obrzęki, na przykład przy bólu zęba stosuje się płukanki z szałwii. Dodatkowo będziecie mieli piękną roślinę, która kwitnie właśnie w takim kolorze fioletowo-białym, więc uzupełni naszą rabatę swoim dość nietypowym wyglądem. Szałwia dodatkowo oczywiście przyspiesza trawienie, działa uspokajająco, poprawia krążenie, więc wachlarz jej zastosowań jest naprawdę duży i uważam, że warto ją mieć w swoim ogrodzie. My również mamy szałwię zwykłą, leczniczą, już wieloletnią. Te sadzoneczki już naprawdę parę lat mają. Mamy w zwykłym, standardowym, zielonym kolorze i mamy taką dwukolorową. Jeżeli pogoda pozwoli, wezmę Was na spacer do ogrodu i pokażę Wam, co się dzieje u nas na naszej rabacie ziołowej, która w tym roku dostała również dodatkowe miejsce na właśnie zioła, ale te jednoroczne, czyli na majeranek, na bazylię. Nasiona szałwi są takie malutkie, błyszczące, troszkę jak rzodkiewka. Wysiewamy sobie nasze szałwie. Oczywiście w dwóch rzędach, tak jak pozostałe. Pewnie widzicie kątem oka, że leży też werbena patagońska. Werbenę możecie siać śmiało od stycznia do lutego. Jest to przepiękny kwiat, naprawdę wyjątkowo prezentuje się w naszym ogrodzie, ale o tym opowiem Wam za chwilkę. Teraz coś całkiem innego. Nie będzie to kwiat, ale będzie to coś bardzo ozdobnego. Coś, co w naszym ogrodzie, myślę, pojawi się po raz pierwszy, ponieważ ja tam nie jestem zwolennikiem traw. Ale widząc takie nasiona trawy pampasowej, nie mogłam przejść koło nich obojętnie i postanowiłam, że może zasadzimy jednak i spróbujemy zasiać taką trawę w naszym ogrodzie. Widziałam na filmikach zagranicznych, że właśnie bardzo ładnie te trawy wyglądają, takie tańczące na wietrze. Proszę, oto nasiona trawy, mega drobniutkie, dosłownie źdźbła, których praktycznie nie widać. Takie drobiazgi, będziemy musieli te drobiazgi sobie oczywiście przepikować. Różową już mamy wysianą. Szczerze mówiąc, jedna i druga mi się bardzo podoba, więc wysiejemy ich po półtorej rzędu. Po parę nasionek dosłownie. Tu była szałwia. Dajmy znacznik. Tu jest trawa pampasowa różowa. Dobrze, że Oliwia czuwa. I biała. Oliwiu, możesz rozciąć.
Proszę, otwieraj opakowanie. Uważaj, żeby się nam nie wysypało. Pięknie malwę zasiałaś. Mamy trawę. Oczywiście nasionka będą pewnie identyczne. No oczywiście są identyczne. Drobiazg miałkie. Straszne drobinki. Jeszcze dodatkowo są tak jakby czymś powleczone. Są strasznie śliskie. Dobrze, mamy to wysiane. Teraz leciutko dognioty nasze nasiona i zasypiemy je z wierzchu warstwą ziemi. Oliwia również zasypie swoje nasiona. Wysypiemy łopatkę ziemi z perlitem u Oliwii. Oliwiu, ręką sobie rozprowadź to dokładnie i leciutko dociśnij, ale leciutko, ok? Tu masz jeszcze więcej ziemi, tylko musisz to zrobić tak, żeby nie wystawało nic za żadną komórkę. Rozciągasz ręką i dociskasz, i dociskasz. Nasiona malwy są dość duże, więc im dociskanie nie zaszkodzi. My natomiast przesypiemy sobie z wierzchu nasze rośliny. Nie będę ziemi mogła rozplantowywać tak, jak to robi Oliwia, z tego względu, że nasiona niektóre są bardzo drobne i poprzeciągałabym je na dalsze części naszej multipaletki. Jeżeli, Oliwiu, trafisz na jakieś grudki, standardowo wyciągamy i odkładamy na bok. My takie grudki, jak zbieramy, bądź ziemię, którą na przykład mamy z zużytego już na przykład pojemnika po pikowaniu, tak jak wczoraj to miało miejsce z bakłażanem, staramy się tą ziemię nie wyrzucać, tylko tą ziemią na przykład uzupełniamy dno rabat podwyższonych. W ten sposób zawsze mamy te parę doniczek ziemi, które zaoszczędzimy, bo nie ukrywajmy, że w naszym przypadku my mamy około 50-60 rabat podwyższonych, zrobionych z multipalet. Nie są to jakieś super profesjonalne rabaty. Natomiast na nasz użytek od paru lat sprawują się świetnie. W tym roku doszło kolejne 14 takich nadstawek. Oliwia ma wszystko ogarnięte, więc Oliwii będziemy mogli podlać roślinki. Zobaczymy, czy nasz spryskiwacz jednak coś nadmiar energii posiada. Jednak będziemy robić chyba to konewką, bo widzę, że spryskiwacz jest dość mocno dopompowany. Ja miałam natomiast podlane wcześniej przed sianiem podłoże. Jest ono wilgotne. I teraz sobie moją multipaletę odłożymy na bok. Oliwiu, do tego trzeba dosypać ziemi, bo ma mało. Nie zostawiamy takich miejsc, gdzie jest za mało. Wielodoniczki mają być uzupełnione do pełna. I moją multipaletkę możemy ściągnąć na dół. Już zniknęła. Przygotowaliśmy sobie też pojemniczek. Zwykły, plastikowy. Ten pojemniczek ma na dnie dziurki. Także drenaż będzie odpowiedni, nadmiar wody będzie mógł wypływać z doniczki. Teraz będziemy siać taką dość nietypową właśnie roślinę, czyli werbenę patagońską. Werbena patagońska prezentuje się w ten sposób. Oliwia wbija znacznik. I już Wam opowiadam, jak wygląda sytuacja z werbeną. Werbenę sialiśmy już parę lat z rzędu. W zeszłym roku również ją posiadaliśmy. Miała ona takie piękne wiechy. Wysoka bardzo roślina, dorastająca nawet do 2 metrów i niesamowicie ładnie uzupełniała się z kosmosami, z liliowcami. Dodatkowo mieliśmy wysiane nasturcje, a przód był obsadzony śmierdziuszkami, czyli aksamitką. Werbena ma bardzo drobne nasionka, nie najdrobniejsze, powiedzmy w porównaniu z poziomką, to są nasiona raczej dość duże, chyba drobniejszych nasionek od
Poziomki to ja nie widziałam, no i petunii oczywiście. Wysiewamy sobie troszeczkę tej werbeny. Staram się jak najdrobniej wysiać. To mamy tą większą. Otworzymy jeszcze tą mniejszą paczkę. Ona też jest jak najbardziej na terminie. Tamtą używałam właśnie w zeszłym roku i 2 lata temu. Natomiast ta chyba w tym roku się u nas pojawiła, więc bierzemy sobie, rozcinamy górę paczki. Nasiona oczywiście takie same, więc nie pokazuję Wam ponownie. Odrobinkę, ja takiej werbeny będę potrzebowała maksymalnie z 20 krzaczków. Ona naprawdę potrafi się rozrosnąć do bardzo dużych wielkości. I ku odmianie takiej werbeny nie będziemy przesypywać żadną ziemią. Oliwia poda nam teraz perlit na łopatce. Niezbyt dużo, bo tylko uzupełniamy doniczkę. Ziemia wcześniej została podlana przed sianiem. I teraz delikatnie przesypujemy perlitem z wierzchu. Perlit będzie nam utrzymywał wilgotność, a dodatkowo te malutkie siewki nie będą miały najmniejszego problemu, aby przebić się przez jego leciutką warstwę. I mamy całość przygotowaną. Gdybyśmy takie rośliny podlali teraz z wierzchu, takie drobne nasiona, rozmyłyby się one na boki naszego pojemnika i prawdopodobnie utonęłyby w tym błocie. Natomiast jeżeli my stosujemy tego typu metodę, mamy pewność, że te nasiona znajdują się bezpośrednio pod perlitem i mają swobodny dostęp i do światła, i do ciepła, a dodatkowo perlit zapewni im wilgotność. To by było tyle, kochani, na dziś. Jeżeli jesteście jeszcze zainteresowani wysiewem kwiatów, zapraszamy Was ponownie w marcu. W marcu będziemy wysiewać kolejne piękne kwiaty, będziemy wysiewać aksamitki, będziemy wysiewać gipsówki, heliotropy, lewkonie, suchołuski. Także będzie tego naprawdę masę. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, zachęcam Was gorąco do subskrypcji, do obserwowania na Facebooku, na Instagramie, bo de facto na Instagramie najwięcej się dzieje, a filmik nie zawsze jestem w stanie nagrać. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymam kciuki za nasze piękne sadzonki i obyśmy w lecie cieszyli się tymi pięknymi kwiatami. Jeżeli jesteście chętni, podzielcie się swoimi zdjęciami siewek, wysiewów, tego, co się u Was dzieje. Ja bardzo chętnie to zobaczę. Pozdrawiam Was serdecznie z Oliwią. Do zobaczenia. A i zapomniałam. Nasze sadzonki, nasze multipaletki dajemy w ciepłe miejsce. 20, 23, nawet do 25 stopni. Nie przykrywamy niczym, ponieważ mają one wystarczającą wilgotność, u mnie w domu jest naprawdę ciepło, także one bez problemu sobie wzejdą. Czyli słoneczny parapet, dobra ekspozycja, południe bądź południowy zachód i czekamy, aż nasze sieweczki się pojawią. Pa, pa!